Pożyczyłem mikrofon znajomemu, także nagrywam kierunkowym. To macie teraz porównanie, jak działa kierunkowy w porównaniu z krawatowym. A ja teraz zmierzam do mojego ulubionego sklepu fotograficznego, mianowicie do Infoto, gdzie mam zadanie kupić Marysi statyw. Bo jednak tak jednym się dzielić, no to trochę lipa. Ja dzisiaj swój pożyczyłem znajomemu, Marysia chce robić zdjęcia i jest kolizja. Jest kolizja, także trzeba kupić kolejny. Mamy już sprawdzony model, Camrock TS53. To jest praktycznie najtańszy statyw, jaki ma jakikolwiek sens. W sensie tańszego już moim zdaniem nie ma sensu kupować. No miałem kiedyś taki, tam nie wiem, za 50 zł. No ale to w ogóle jakość tego to jest no, dzień do nocy, bo ten statyw przy tym jak ja go używam, jak go woziliśmy na rowerze, no to on po prostu po kilku tygodniach już nie tyle źle wyglądał, co po prostu był połamany, miał luzy, także tego się nie dało używać. No i dlatego też ten Camrock, już wiecie, nie jedną w sumie wyprawę z nami przejeździł. Nie jeden wyjazd na rowerze i wszystko jest w porządeczku. Ma fajną konstrukcję, bo w zasadzie każde tam połączenie jest w jakiś sposób regulowane. W sensie, jeżeli zrobią się jakieś luzy, to jest możliwość zawsze tego jakoś dokręcić, żeby było dobrze. I tego w tych najtańszych statywach najczęściej brakuje. Kurde, zapomniałem przestawić i poprzednie ujęcie nagrywałem w 60 fpsach, bez sensu. I wszystko jest w porządeczku. W każdym razie w Infoto to jest nierzadki scenariusz. Chciałem kupić coś, ale wyszedłem z czymś zupełnie innym. Mieli okazyjną cenę na taki piękny statyw King Joya. No jest w sumie od tamtego troszeczkę sztywniejszy. No ogólnie też całkiem w porządku. Dali mi całkiem niezłą cenę, także wziąłem. Zobaczymy, co Mariana to powie. A, i ma jeszcze jedną fajną zaletę. Kurde, czy jestem ostry? Ma jeszcze jedną fajną zaletę, że ma płytkę, która się minimalnie reguluje. Także jeżeli tą płytkę przykręcę do adaptera King Joya, to mam regulację w dwóch płaszczyznach, a to już pierwszy krok do zrobienia flycama. Dobra, co będziemy tu robić, Mario? Będziemy robić zdjęcia teleobiektywem, tam widoku na łódź. Tam jest taka kropka, to jest łódź. To my będziemy to fotografować, tą kropkę, to. Robi. O. Takim pięknym obiektywem. Jak to się... Coś to słońce nie chce padać na tę łódź, ale za to pada deszcz. To trzeba zasłonić. I Marysia wkłada osłonę przeciwsłoneczną, która jest też trochę przeciwdeszczowa. I teraz wkładam ci osłonę. No. Nic tam nie świeci. Na, na, na. Straszna ciemnica. Na, na, na. Bez sensu. Nie idzie nam. Czy to jeszcze tam zaświeci? How about no? Gdzie jest w ogóle słońce? Tu jest pod autostradą. Jest takie przejście, znaczy rzeka tam płynie, ale jest kawałek takiego brzegu, że da się przejść. To sobie skorzystamy. Będzie lepsza lokalizacja. Teraz próbujemy drugą lokalizację. Jesteśmy już po drugiej stronie tejże pięknej drogi. Marysia teraz próbuje uchwycić Redkinię, a ja sobie zrobiłem trochę szerszy kadr na linię energetyczną. Wieje sobie wiaterek, jest fajnie. Czyli jak zmniejszyłam trochę, to teraz powinnam zmienić na F przez ile. To co się teraz Marysia zastanawiała, jaką przysłonę dać, żeby był jak najbardziej ostry obraz. Każdy obiektyw dla każdej ogniskowej ma jakąś przysłonę, dla której jest najostrzejsze. Bo jakby im bardziej przymykamy przysłonę, tym ostrzejszy jest obraz, ale w którymś momencie wchodzi zjawisko dyfrakcji, to znaczy na krawędziach przysłony światło się rozprasza.
Więc jeżeli mocno przymykamy przesłony, to jest jakby dużo tego światła, które się rozprasza, mało innego i ostrość zaczyna efektywnie spadać, dlatego jest jakby jakiś szczyt, a potem robi się gorzej. No i tak właśnie na tej naszej Sigmie, na 300 mm to jest f/16, bardzo duża przesłona, bo ono to jest słaby, jest na tych 300 mm, a na reszcie praktycznie f/8 jest najlepsze. Jedziemy jeszcze na ostatnią lokalizację. Marysi skrzypi hamulec, bo jest to hamulec jeszcze z czasów zimy i nie został zmieniony, już dawno powinien. Teraz Marysia zasadza się na ostatni chyba dzisiaj kadr. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Już tutaj blisko, już blisko świeci słońce. Marysia snuje plany, czy to słońce dojdzie do łodzi, czy rozświetli jeszcze raz łódź, czy zdąży zrobić tę ostatnią klatkę. Czy to się uda? Mario, czy to się uda? Nie! Zobacz! Czarna chmura. Nie wiem, czy bociany są teraz w gniazdach, ale tutaj jest słońce, a tutaj jest taka wielka chmura. Tu słońce, a tu taka wielka chmura. I ona chyba blokuje dostęp światła do łodzi, więc chyba już nic z dalszych zdjęć. No bo musimy teraz obliczyć kąt nachylenia słońca i wysokość chmur. To są chmury prawdopodobnie piętra niskiego. Czyli na jakiej wysokości są? Niskiej. Niskiej. Widać, że to... patrzę, to myślę, że jeszcze może za godzinę tam będzie słońce, tak sobie myślę. To chyba to dużo. Nie wiem, czy mi się chce czekać. Dziękuję za mikrofon. Dobry. Jesteśmy teraz w Konstantynowie z powrotem. Ostatni kadr na dzisiaj to będzie fontanna w słońcu. Marysia się właśnie szykuje. Ten będzie ostatni. No tak mi się wydaje, że ostatni, no bo co jeszcze byśmy mieli zrobić? Jeszcze może być fontanna w nocy, jeżeli zostaniemy tutaj. Cześć, to już chyba ostatni punkt dzisiejszego filmu. Tutaj już niestety jestem sam, bo Marysia jest w domu z siostrą. Ja dzisiaj jeszcze zrobiłem kilka ujęć na długim czasie naświetlania na fontanny konstantynowskie w nocy.